Na udział w akcji Be The One zdecydowałam się tak naprawdę z wielu powodów. Zobaczyłam w tym jakby szansę na to, żeby właśnie rozpromować swoją osobę, przeżyć ciekawe przygody i może w jakiś sposób mogłoby mi to pomóc w moim rozwoju. Tata zauważył, że jest taka akcja, że Castrol wspiera zawodników i zasugerował, że może warto by było się w to pobawić i coś może z tego będzie. Szczerze to byłem w szoku, bo nie spodziewałem się czegoś tak dużego, a tu wow, jest 10 osób na budynku, w tym ja, no to coś niesamowitego. Ja w ogóle jestem wielką fanką murali i wielką fanką sztuki i to jest tak naprawdę bardzo duża nagroda. Myślę, że to jest super inicjatywa, bo jak wiemy, to jest motosport, jest ogólnie drogim sportem i jakakolwiek pomoc dla nas to jest super. Kamera Sony. Bardzo przydatna rzecz, teraz wszystkie filmiki nagrywam Soniakiem. Zestaw opon na pewno, dżinsy, rękawiczki, trzymy, no i oczywiście produkty Castrola. Wyścigi są bardzo kosztowne i samemu nie da się zainwestować w ten motocykl. Sporty motocyklowe są niszą w Polsce, ale myślę, że w jakimś stopniu to pomoże. Jednak szumu troszeczkę zrobiliśmy na tym Facebooku, Instagramie i tak dalej. Sama akcja jest bardzo, bardzo dobra, ponieważ uczy zawodników, w jaki sposób prezentować siebie w social mediach, w jaki sposób próbować pozyskiwać sponsorów. Poważniej myślę o Pucharze Polski. Fajnie byłoby mieć taki budżet, żeby startować regularnie, każdą rundę, każdy wyścig, każdy weekend. Chciałbym podjąć treningi u znanych stuntriderów. Chcę jak najwięcej osiągnąć w tym sporcie. Planuję wystartować dalej w Pucharze Polski oraz planuję jeszcze ścigać się za granicą w Czechach. Jest to bardzo fajna inicjatywa i bardzo mi się to podoba, że pozwalają wypromować się ludziom, którzy tak naprawdę nie mają nic. Bardzo ogromny plus dla Castrola za tę akcję. Zrobiliście kawał dobrej roboty, daliście szansę takim ludziom jak ja.